Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry. Mamy poniedziałek, nowy tydzień zaczynamy. Ja właśnie zrobiłam sobie kawkę, usiadłam tutaj przy toaletce i chyba się trochę ogarnę, jeśli chodzi o pielęgnację. Zrobię sobie po prostu na spokojnie, ale muszę Wam powiedzieć, że mam coś kurde z okiem. Ostatnio tak mnie cholernie oko swędzi, że mam ochotę sobie go wydubać normalnie. Dlatego chodzę cały czas i sobie po prostu zakrapiam te oczy. Upsi. Mam nadzieję, że weekend spędziłyście równie przyjemnie jak ja, w gronie najbliższych, że w ogóle daliście radę sobie w ten upał, bo był no, dosyć duży, no było bardzo ciepło. U nas dziewczyny, co prawda, praktycznie cały czas tutaj w basenie, jednak staram się to dozować, żeby nie przesadziły, bo Antosia najchętniej to by w ogóle siedziała i nie wychodziła, a jednak ta woda jeszcze no, nie jest aż taka, wiecie, ciepła jak z miski. No, ja sobie nałożyłam pateczki jadach na oczy, w sumie to pod oczy i zaraz zabieram się za pielęgnację, tylko sobie jeszcze stonizuję buźkę. Tonik, algotonik z marki Sensum Mare, dziewczyny. Akurat fajna promocja trwa w La Rose, ponieważ do wtorku mamy minus 20% na właśnie kosmetyki Sensum Mare. Muszę Wam powiedzieć, że tonik mi się sprawdza rewelacyjnie. W ogóle te kosmetyki z Sensum Mare są, dziewczyny, na bazie alg morskich i ogólnie składników pochodzących z mórz i oceanów. Algi działają przeciwzmarszczkowo, także ja ogólnie bardzo lubię maseczki algowe, takie w proszku z Apis, nawet ostatnio sobie jedną robiłam i kończy mi się już w sumie, a jest rewelacyjna. Już Wam pokazuję, o, dokładnie ta. Jest to maska algowa intensywnie napinająca z kompleksem Tense Up. Muszę sobie ją domówić, bo to jest jedna z takich lepszych masek algowych, które po prostu tak rewelacyjnie napinają skórę, że to jest wow. No, więc maseczka jest, zaraz sobie jakiś kremik nałożę i lecimy z tym dniem. A w planach mam dzisiaj z rana, właśnie jak się ogarnę, zaraz muszę sobie popakować dwie przesyłki, bo sprzedałam coś tam na Vinted, jeszcze tam Angelice właśnie te kosmetyki chcę jechać wysłać i muszę wskoczyć do Chińczyka, bo obiecałam, że kupię Paulince taką piżamkę. Paulinka Olimpia, pozdrawiam Cię, kochana, jak oglądasz. Także dzisiaj sobie skoczę i jeszcze jedno duże koło do basenu chcę kupić, bo dziewczyny, mamo, kup mi. Także no, lecimy z tym dzionkiem, dziewczyny. Życzę Wam smacznego, jeżeli teraz jecie śniadanko. Ja śniadanie pewnie za jakąś dłuższą chwilę, a wcześniej jeszcze sobie suplementy strzelę. Także ogarnę swoją facjatę. Chyba dzisiaj, nie wiem, nałożę sobie tylko ten krem Mizon tak delikatnie, żeby coś ochronnego na tej twarzy było. Natomiast cały czas używam filtra. Pamiętamy, dziewczyny, o filtrze. No i jeszcze zaraz sobie, o, te serum nałożę, Sensum Mare, może teraz nawet. U nas bardzo takie, patrzcie, trochę leiste, bardzo delikatne. Nałożę sobie w te okolice, co nie mam płatków. O. Okej. No dobra. I możemy lecieć z tym dniem. Włosy dzisiaj muszę sobie jakoś fajnie spiąć, może jakiegoś Francuza albo coś takiego, no nie wiem. Dobra, uciekam na razie, żeby nie zanudzać. Dobra, ja jestem już w domu. Niestety tydzień mi się zaczął bardzo źle. Nie będę się wdrażać w temat, już mi ciśnienie opadło, już się tak unormowało, więc nie ma sensu wracać do tego, ale przychodzę tutaj do Was, bo byłam w Chińczyku, kupiłam właśnie Paulince tą piżamkę, którą nie wiem, czy we vlogu w ogóle gdzieś już pokazywałam, chyba nie, na Instagramie, na Insta Stories. Byłam w Chińczyku ostatnio i kupiłam sobie bardzo fajną piżamkę za 39 zł i wzięłam właśnie Paulince taką samą, bo mówiłam, że mogę jej kupić. Tak ona wygląda. Materiał jest, powiem Wam, dziewczyny, tak przyjemny. Niby jest tu... Nie mamy przecież żadnego składu, bo u Chińczyków nie ma żadnych składów. A nie, coś tu jest. No, o! Ja myślałam, że to jest bardziej sztuczne. 95% bawełna, 5% poliester. To dlatego to jest takie milutkie. Dziewczyny, jestem w szoku. Myślałam, że to jest poliester jakiś taki. No i piżamka wygląda tak. Ramionczka są regulowane. Tu jest taka ładnie obszyta koronka. Koszulka jest troszkę taka dłuższa, że nie jest krótka, to pępka. I do tego są takie o spodenki na gumeczce, więc wzięłam Paulince. No, także czekam, aż się odezwie i dam jej znać. Ale wzięłam sobie też, dziewczyny, fajne spodenki. Kurczę, wiecie co, ja wiem, że w Chińczyku na AliExpress te wszystkie ciuchy znalazłabym połowę taniej, ale wiecie jak to jest, czekać się za bardzo nie chcę. A ta cena nie jest jakaś tragiczna, bo mam tutaj jeszcze spodenki za 29 zł, ale mówię, że pewnie na AliExpress kosztują mniej. I mamy tutaj już właśnie 30% poliester. Nie, co to w ogóle jest? Jakieś takie dziwne, pełno składów. Ok, 65% bawełna, 30% poliester, 5% elastan. I mam takie mega luźne, bardzo fajne, na szerokiej gumie spodenki z kieszonkami. I wiecie co? Mój rozmiar, jaki sobie wzięłam, 5XL na 6XL. Ale to tylko dlatego, że L na XL było, wiecie co, takie dopasowane, a ja chciałam takie mega luźne. No i one są takie, to jest taki właśnie, o, taki kolorek, bardzo fajne, mega mi się podobają, tyłek zakrywają, dupa nie wychodzi, więc spoko. I wzięłam sobie jeszcze coś jednego takiego bardzo ładnego, coś co patrzyłam w sumie na AliExpress, ale tutaj u nas w Chińczyku dosyć duży wybór jest. To jest taki top, widzicie, materiał jest prążkowany. Tu ma taki szeroki pas, także to nie jest taka typowa braletka, tylko właśnie taki crop top ala, że można sobie nosić, wiecie, do spodni i tak dalej. Niestety ramionczka nie są regulowane, ale one są bardzo mega elastyczne, to jest mega. Jeszcze było w czarnym, granatowym i szarym kolorze, ja sobie wzięłam białe. M na L. O, taki topik, fajnie usztywnione, tutaj ma gąbeczki. I dla Lenki wzięłam też taki topik właśnie do chodzenia za 13 zł. O, mega. Okej, nadużywam słowa mega, ale no, takie jest. O, patrzcie, taki zwykły, czarny, też tutaj ma wkładeczki takie delikatne, super. No, i będą dziewczyny miały, ja też. I jeszcze kupiłam ogromne koło. I jeszcze kupiłam takie wielkie koło za 29 zł. Ono jest takie dosyć duże właśnie. No bo chciały, dziewczyny to mają. A ja teraz zabieram się za rozpakowanie zakupów i powoli będę szykować obiad. Tutaj jeszcze kawę dokańczam, ale powiem Wam, że ciśnienie z rana to mi tak cholernie skoczyło, że to jest w ogóle masakra. Musiałam też zapalić teraz światło, bo wszędzie pozasuwałam rolety. Jeszcze zarzuciłam prześcieradło na okna tam w pokoju, żeby tak nie grzało, bo dzisiaj podejrzewam, że będzie patelnia. Ja sobie dzisiaj taką fryzurkę zrobiłam, o, włosy spięłam, no tą sukieneczkę Sinseya. Kupiłam truskawki, kupiłam galaretkę borówkową i mam zamiar zrobić... O, nie kupiłam bitej śmietany. Moment, dzwonię do szwagierki. No i tak to wygląda, patrzcie, spodenki 5XL na 6XL, ja nie wiem jakie te Chinki, Azjatki są, natomiast one nie są jakieś wielkie i nawet za bardzo luźne, po prostu tu mi się tak fajnie układają, bo jak mierzyłam mniejsze, to już nie były takie fajne, a tak się prezentuje ten top. Mega przyjemny jest. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy nie kupię sobie jeszcze czarnego, bo materiał jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba to, że ma takie mega cienkie ramionczka. Ja na lato właśnie takie dyskretniejsze lubię. No i to jest taka, o, patrzcie, taki crop topik, taka bluzeczka, że śmiało możemy nosić ją po prostu solo. Plecki ma normalnie wycięte i o... Taka letnia stylóweczka super się prezentuje, także daję cynka, że w Chińczyku możecie coś takiego upolować. No, tak. A ja idę szykować obiadek. Pokazać Wam. Takie dostałam bardzo brokatowe. Bardzo brokatowe koło dostałaś? Patrzcie, śliski. Czyści? Musimy je napompować, nie? No, takie ładne. Nie wiedzieliście, czyści, takie koło ładne. Dobra, to pompujemy, ale mama... Zaczynam pompować. Czy mama da radę to napompować ustami? Myślisz? Myślę. Myślisz? A mama będzie tym pływać. Nie wiem, czy nie pójdziemy to się do garażu to napompować, bo mama to po prostu jajko tu zniesie. Co? Jajko tu zniosę. Idziemy to napompować do garażu. Tak. Dobra. Dobra, Antosia już jest w basenie. Chwilkę popluska się i idziemy obiadek robić. Ja też się już przebrałam w ten kombinezon z H&M-u, który kupiłam dobrych kilka lat temu. W sumie to najlepiej mi się w nim siedzi. A tutaj mam taką dobrą miejscówkę koło tui, tutaj mam cień, ja się nie lubię opalać na słońcu, więc mam tutaj oko na Antosię, także chwileczkę się pobawimy i idziemy robić obiadek. Dobra, ja znowu z kuchni odzywam się, jestem w stroju kąpielowym, w sensie górę już mam założoną, bo siedziałam trochę z Antosią w basenie, bo nie miał się kto z nią pobawić w wodzie. Zabieram się właśnie za zrobienie jakiejś przekąski, później jeszcze pewnie jakiś deserek, ale wiecie co Wam chciałam powiedzieć, że znowu wykończyliśmy kolejne suplementy, tym razem marka Vimin. Jak wiecie, ja te suplementy zamawiam Staszkowi, w takim jest taki zestaw, ten trzech rodzajów suplementów na odporność, dobrą energię i zdrowy blask. I już wykończyliśmy kolejne opakowanie Dobra Energia i Odporność. I tutaj mam już kolejny zestaw dla mojego Staszka. Te suplementy mają bardzo fajne składy, bo tutaj każda buteleczka, możecie zamówić sobie w takich właśnie butelkach, bądź też w tym takim wielopaku jakby, że wszystkie trzy kapsułki są w tych saszetkach, bardzo fajne, także chwalimy, zachwalamy i będę polecać w dalszym ciągu dziewczyny, abyście się zainteresowały sobą właśnie i suplementy brały z tego względu, że kurczę, ja tutaj tych suplementów mam tyle, a dobra, dlatego, że uważam, że to nie jest tak, jak któraś z Was gdzieś mi tam kiedyś napisała, że wciskam suplementy, że wcale suplementy nie są potrzebne do tego, żeby ich brać. No oczywiście, że nie są, wiecie, jedynym środkiem rozwiązania o to, żebyśmy dbały o swoje zdrowie, bądź żebyśmy po prostu lepiej się gdzieś poczuły, ale jeżeli mamy niedobór jakichś witamin, albo właśnie metodą prób i błędów, gdzieś tam sprawdzicie, że jednak jak zażywacie jakieś suplementy, to widzicie poprawę. Na przykład Madzia, moja serdeczna koleżanka, która właśnie z mojego polecenia brała jakieś tam, to znaczy z mojego polecenia, ja cały czas polecam, zdecydowała się wypróbować właśnie suplementy i stwierdziła, że kompletnie na nią niedobrze działają, więc odstawiła je. To jest wszystko bardzo indywidualna kwestia. Musimy odpowiednio dobrać dane jakieś tam dawki suplementów. Bardzo ważne jest to, dziewczyny, żeby też się badać. Jeżeli macie problemy, nawet właśnie tak jak Wam ostatnio w tym filmie z włosami mówiłam, że jeżeli Wam strasznie włosy lecą, że widzicie, że te włosy są mocno osłabione, albo właśnie paznokcie, czy w ogóle skóra, macie problemy jakieś takie skórne i tak dalej, przede wszystkim musimy się zbadać. To jest, myślę, że podstawa podstaw, żeby się zbadać, iść na jakieś badania, porobić odpowiednie właśnie badania i zobaczyć i wtedy właśnie wdrożyć jakieś suplementy. My wszyscy bierzemy suplementy, super się czujemy, dziewczyny również w dalszym ciągu te żelki. Także no, ja tam nie uważam, żebym komukolwiek cokolwiek wciskała. A jeżeli ktoś tak myśli, no to wiecie. To ostatnio też właśnie pod jednym z moich filmików skomentowała mój filmik, czekajcie, jak ona miała, Justyna W. Tak, ja pamiętam, że ona mnie ogląda od bardzo dawna i ja nie wiem, nie mam możliwości jej tak zablokować, żeby ona moich filmów nie widziała. Ja ją zablokowałam i ona w tym momencie nie może z tego konta danego gdzieś tam komentować moich filmów, bo mi jest po prostu to totalnie niepotrzebne i ja się brzydzę takimi ludźmi, którzy dziewczyny mają tak jakby ewidentne rozdwojenie jaźni. Ja kojarzę tą dziewczynę stąd, że ona bardzo często, teraz ja ukryłam wszystkie komentarze na moim kanale, lecz ona miała takie fazy, że raz mi pisała wiadomości priv na Instagramie, czy też właśnie w komentarzach pod filmikami, takie naprawdę słodko pierdzące, takie wiecie, mega pochlebne i tak dalej, a innym razem ona tak jakby to spisała w ogóle druga osoba, nie wiem, czy to może jej mąż pisał, nie wiem. W każdym razie były to takie mocno hejtująco, krytykujące komentarze, tak żeby się tylko, wiecie, przypieprzyć z taką mega ironią. I właśnie pod tym filmikiem włosowym, no dawno nie pisała nic, skomentowała właśnie, że nie pamiętam nawet, jak ten komentarz brzmiał, bo nie zwracam w ogóle na to uwagi i szkoda mojego czasu i głowy, żebym sobie w ogóle tym zaprzątała głowę. Natomiast to było na zasadzie, że pieprzę głupoty ludziom, że tak strasznie, tak samo jak te suplementy, tak polecasz, bo co, za darmochę? I wiecie co, mój tam gdzieś tam komentarz jej właśnie był taki, że przyzwyczaiłam się już właśnie do jej typu komentarzy. Jeżeli ma jakieś problemy ze sobą, z rozdwojeniem jaźni i tak dalej, to nie mi to oceniać. Natomiast brzydzę się tym, że ona jako mama potrafi tak hejtować za jednym razem, a za drugim razem, wiecie, właśnie tak komplementować i tak dalej. No i po prostu ją zablokowałam, bo szkoda mojego czasu. A jeżeli ona, nie wiem, dobrze się czuje, że tak czasem napisze, no to pozostaje mi tylko jej współczuć, a z drugiej strony stwierdzam i powiem Wam tak, że nie za darmochę. Ja sobie tak pomyślałam, że za darmochę to ja Ci mogłam napisać ten komentarz i udzielić radę. Także, no widzicie. No ludzie to są po prostu czasami, nie wiem, nie ogarniam ludzi, naprawdę czasami. Szczerze Wam powiem. Ale jak już się ktoś ma do czegoś przypieprzyć, to się przypieprzy, choćby nawet do wyimaginowanej rzeczy, która gdzieś tam może miała miejsce. Także już się do tego po prostu przyzwyczaiłam i z biegiem lat gdzieś, jak tam nagrywam te filmiki na YouTubie, to już się po prostu uodporniłam na to. To znaczy uodporniłam, no nie, że uodporniłam, mam to w dupie po prostu, co ktoś sobie tam myśli. No bo wiecie, nie wiem, gdzieś to czytałam... Gdzieś na Instagramie mi śmignęło właśnie, że jedynymi opiniami, które mogę brać do siebie, są ludzie, którzy są dla mnie ważni, a jeżeli ktoś jest dla mnie totalnie obojętny, to z jakiej racji ja mam się przejmować takimi wiadomościami, nie? No, dobra, także kończąc, wzięłam sobie już rano żelki, wszystkie suplementy, kolagen sobie jeszcze muszę wziąć, bo rano nie brałam, gotuję, patrzcie, paróweczki, kiełbaski, nie jakieś kurde fit, kawioro, krewetko, sprawy, tylko zarąbiste parówki tutaj u nas z takiej okolicznej małej masarni, z takiego zakładu mięsnego, będziemy jeść, a później zrobię, myślę, jakiś deserek i mam jeszcze 3 zapiekanki, tak, żadne ręcznie robione, tylko tym razem kupiłam też tutaj niedaleko z takiej piekarni, Gala się nazywa, bardzo dobre pieczywo tam mają i drożdżówki i w ogóle te zapiekanki też są dobre, także zrobię, będziemy jeść, zrobię zapiekanki, zrobię paróweczki, pokroję pomidorka i będziemy sobie siedzieć, może jakiegoś drineczka sobie szczelimy, czemu nie, kto nam zabroni, no i tyle chciałam Wam powiedzieć i właśnie jutro przyjdzie mi, jeszcze jak tu tak gadam, będzie monologowy chyba ten vlog, ale jak tak gadam, to jutro mi przyjdą etykiety, jakie projektowałam i zamawiałam właśnie na słoiki, na świeczki do I Love Boxa. Myślę, że będą naprawdę bardzo ładne. Jutro też przyjdzie jeszcze taka część do tych świeczek właśnie, żeby je zrobić. I wysyłka dziewczyny jest planowana mojego boksa z I Love Boxem od 1 do 4 chyba lipca, jakoś tak. Nie gwarantuję, że to będzie akurat w tych dniach wysyłka, wiecie, mogą być różne tam losowe sprawy wyjść, gdzieś tam techniczne. Kwestią jest bardzo ważną to, że te dziewczyny, które zrobiły zamówienia i te zamówienia nie zostały jeszcze opłacone, to bardzo prosimy o ich opłacenie, ponieważ no już kończymy praktycznie sprzedaż mojego pudełka. Cieszę się z tego, że się chociaż tyle sprzedało, ile się sprzedało. Każda sprzedaż mojego pudełka jest dla mnie naprawdę bardzo wielką radością, że ktoś zdecydował się zakupić, czy z sympatii do mnie, czy to, aby mnie gdzieś tam wesprzeć w tej współpracy, czy po prostu lubicie takie boksy kupować, także bardzo się cieszę i mam ogromną prośbę, żeby te dziewczyny, które zamówiły te pudełka, jak już je dostaniecie, żebyście się do mnie odezwały, czy to na Instagramie, czy prywatnie na Facebooku, bo mam w planach właśnie zrobić jeszcze taki mały konkursik po zakupie tych pudełek, ale to jest, tak jak mówiłam kiedyś już Wam, że tak jeszcze w trakcie gdzieś tam realizacji i mam nadzieję, że Wam się pudełko spodoba, a ja tymczasem, dobra, nie gadam, robię to jedzenie, robię zapiekanki, kiełbaski i tak dalej i jeszcze Wam najwyżej później jakieś widoki z ogrodu pokażę, żeby ten vlog nie był za nudny, a chciałabym go jeszcze dzisiaj, czyli w poniedziałek, zmontować i opublikować z tego względu, żebyście miały jeszcze okazję, jak chcecie w La Rose kupić kosmetyki marki Sensum Mare minus 20%. Nie trzeba wpisywać żadnego kodu, on po prostu już jest naliczony na stronie. Z tego względu o tym mówię, bo chciałam też tutaj Wam dać znać o tej akcji, bo wiem, że dużo osób w dalszym ciągu nie ma Instagrama. Ja najwcześniej o jakichś takich akcjach promocyjnych i tak dalej daję znać dziewczyny właśnie na Instagramie, dlatego że nie muszę nic przerabiać, obrabiać, wrzucać, tylko po prostu nagram i wrzucam. Także w dalszym ciągu zachęcam do założenia Instagrama. Dobra, uciekam. Szkoda mojego i Waszego czasu, więc zabieram się za robotę. Dobra, dziewczyny, przyszłam sobie zmyć makijaż. To znaczy resztki makijażu, w sensie brwi i rzęsy. Lampka mi dalej wariuje, dalej niewymieniona, ale to nic. No, domyję sobie oczy i będziemy kończyć dzisiaj już tego vloga, żeby coś tutaj przynajmniej się podziało. Tradycyjnie mój ukochany Pyunkang Yul, balsam do demakijażu. Kocham go, naprawdę. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze nie znalazłam tak rewelacyjnego, tak dobrego, mega wydajnego i rewelacyjnie domywającego balsamu do demakijażu, z tego względu, że no tak jak Wam mówiłam już, kurczę, tyle miałam tych olejków, płynów i tak dalej, ale jednak on najlepiej się domywa, więc patrzcie na to. 2 razy pociągłam właśnie palcem i już mam tusz praktycznie domyty, a niestety no, z przykrością stwierdzam, że o, na przykład ten z Iunik, on fajnie domywa, natomiast on nie działa już aż tak mocno. No, dlatego jeszcze będę Was tutaj zachęcać do kupienia pudełka. Dobra. O, tak pięknie teraz wygląda. Teraz wygląda w ogóle jak jakaś może Indianka, nie? Z tymi warkoczami jeszcze. Ale muszę Wam powiedzieć, że to jest moje rewelacyjne odkrycie właśnie z sklepu La Rose, Pyunkang Yul. I sobie domyję teraz. Zaraz sobie też... No, w sumie to mogę iść w tych warkoczach jeszcze dzisiaj spać. Zastanawiałam się, czy sobie je już rozpuścić, ale chyba jutro się... Chyba sobie je do jutra zostawię. Powiem Wam, że ja bardzo lubię takie właśnie warkocze po jednym dniu, po nocy. One są wtedy takie, wiecie, rozwalone. No i dzisiaj przyszła pora na oczyszczenie mojego nosa i tradycyjnie, jak kogoś to razi w oczy, będzie znowuż reklama produktu, który w sumie swoją drogą możecie znaleźć też również w moim pudełku. No, także daję od razu, tak przypominam, bo tak jak mówię, to już jest koniec sprzedaży praktycznie. Lada chwila, już koniec, zamykamy sprzedaż, więc kto jeszcze się chciał zastanowić i myślał intensywnie nad zakupem, no to nie ma co czekać, tylko kupować, dziewczyny. No, także ja będę kończyła dzisiaj tego vloga. Chciałam się właśnie z Wami podzielić a propos tym właśnie całej tej historii z tym komentarzem, hejtem, krytyką. I wiecie co, dziewczyny, mam do Was takie pytanie. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, jaka jest ta granica, w sumie to ona jest naprawdę, myślę, że bardzo cienka, ale w którym momencie Wy jakiś komentarz udanego gdzieś tam twórcy internetowego odbieracie jako hejt? A gdzie jeszcze jest krytyka? Bo jestem właśnie ciekawa, jak to u Was wygląda. Bo ja też dużo czytam gdzieś tam komentarzy pod filmikami, czytam właśnie nawet na Instagramie pod różnymi postami. I to jest to, co właśnie, co nawet powiedziała ostatnio ta Paulinka w swoim, Paulina Olimpia, w swoim filmiku gdzieś tam ostatnim. Ja w sumie też na to nie zwróciłam jakoś tak szczególnie uwagi, ale faktycznie ma rację, bo chodzi o to, że jak na przykład jest jakiś tam kanał już z takimi dosyć mocnymi, wielkimi zasięgami, to pod tymi filmikami nie ma takiego jadu a propos współpracy. Dyskoteka tu teraz jest. Nie ma takiego hejtu, takiej krytyki, no znowu za darmo, to polecasz, pewnie za darmo, pewnie to pokazujesz, bo dostałaś i tak dalej. No, ja też tak właśnie faktycznie zauważyłam, że pod takimi kanałami dosyć dużymi już, no to nie ma właśnie tego typu komentarzy. Także jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, gdzie w Waszym mniemaniu jest właśnie ta granica, czym się różni ta krytyka od hejtu. No, jestem bardzo ciekawa. Nie powiem, że nie. Ja sobie teraz zmyję buzię i idę sobie nałożyć jakąś maseczkę. Dobra, uciekam dziewczyny. Mam nadzieję, żeście się nie zanudziły, że miło gdzieś tam ten początek tygodnia ze mną spędziłyście. Pamiętajcie o akcji w La Rose. Dobra, także ja będę kończyła już dzisiaj tego vloga. Zrobię sobie jeszcze tylko pielęgnację. Muszę zaraz ściągnąć też tę górę z tego stroju, bo jest jeszcze, już jest wilgotna. O, tutaj muszę sobie iść ten top schować, także dzisiaj jeszcze zmontuję tego vloga i wrzucę na kanał, żebyście go miały. Dzisiaj to miałam na twarzy. Mizon, numerek 27. I oprócz tego dziewczyny, że jakbyście chciały skorzystać z mojego kodu w La Rose na inne produkty niż Sensum Mare, no to pamiętajcie, że kod jest aktywny, Kasia E10, między innymi ten krem z Mizon możecie sobie kupić, bo jest naprawdę zarąbisty. I ostatnio bardzo, bardzo dziewczyny polubiałam się z tą nową serią Aminis, stosuję ją jako taki końcowy etap w pielęgnacji właśnie takiej wielowarstwowej. Dajcie znać, czy chciałybyście taki filmik o takiej pielęgnacji wielowarstwowej, co stosuję, tak po kolei, no bo trochę tych kosmetyków stosuję, nie powiem, że nie. Teraz jak mi się to wchłonie, to nałożę sobie to serum Sensum Mare i kremik ceramidowy właśnie, żeby tak ukoić trochę tą skórę po tych promieniach słonecznych. Także to będą takie moje teraz dopełnienie pielęgnacji i uciekam już. No dobra. Także Sensum Mare. Zaraz wleci krem ceramidowy i na noc zazwyczaj nakładam sobie, kurczę, mam 3 kremy teraz pod oczy, w sumie to 4. Ten creamy jest też bardzo fajny, ale ostatnio właśnie testuję tą nową serię Aminis. Nowa, ale to za chwilę, jak mi to serum za kilka minut tak wchłonie. Także ja się będę dzisiaj już z Wami żegnać, kończyła tego, no mam nadzieję, że nie monotonnego vloga. Troszkę żeśmy sobie pogadały, poruszyły kilka kwestii, gdzieś tam ważnych, interesujących. Także ja uciekam. Na sam koniec jeszcze wrzucę Wam zajawkę ogrodu, bo pięknie słońce zachodzi. Ja uwielbiam właśnie patrzeć, jak słońce zachodzi. Także ja się z Wami żegnam, a Was zostawiam tutaj zaraz z pięknym otoczeniem zieleni przy jakiejś przyjemnej muzyczce. Także miłego dzionka, trzymajcie się cieplutko.